8 stycznia 2012 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprasza na 20 finał. A ja już wam mówię krótko, tego dnia oj się będzie działo. Zapraszamy w tym roku na 20 jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Skoro jubileusz, to będzie szczególnie. Zapewniam, w tym roku sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Galeria Wiktoria. To właśnie tutaj spotykamy się, tutaj przychodźcie do nas Państwo. Będziemy aż do godziny 20. O godzinie 20 zakończymy Wielką Orkiestrę Światełkiem do Nieba, a także pokazem świateł. Wcześniej przed nami koncert Pawła Kukiza i Piersi. Dzisiaj na dużej scenie pojawią się także laureaci konkursu Wałbrzych ma talent. Zobaczymy m.in. Justynę Pielę. Zapraszamy tutaj do nas, do wewnątrz, do Galerii Wiktoria. Już za chwilę rozpoczną się licytacje. Licytujemy pierścionek z brylantem, licytujemy złote serduszka. Można zostać także właścicielem Zamku Książ albo wyjechać na zaproszenie eurodeputowanego Jacka Protasiewicza do Brukseli na 4 dni. Te licytacje będą przeplatane programem artystycznym, będą m.in. pokazy taneczne, będą pokazy wokalne, będą pokazy akrobatyczne, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj się działo. Cały czas działa punkt krwiodawstwa, namawiamy, oddawajmy krew, krwi nie możemy kupić w aptece, a jak wiemy, ona jest bardzo potrzebna. Za nami również jest rozstawione stoisko firmy Paramedyk. Tam udzielamy pierwszej pomocy, tam również możemy zbadać sobie ciśnienie, możemy również zbadać sobie poziom cukru. To jest nasze okno, przez okno, drzwi otwarte. A ja już. Ściana bo. Fenomen jak dla mnie bardzo duży. Pierwszy raz zaczęliśmy tak wcześnie, już 10 po piątej przyszli wolontariusze po puszki, zawsze było to godzina szósta, więc mamy lekkie wyprzedzenie. Pomału zaczynamy rozliczać puszki, zobaczymy jak wyjdzie dalej. Zachęcam każdego do tej symbolicznej złotówki, ile może serduszko w podzięce. Chcemy pobić rekord. Przypomnę, w ubiegłym roku udało się w Wałbrzychowi przekazać Fundacji Jurka Owsiaka ponad 80 tysięcy złotych. My powiedzieliśmy sobie w ten sposób. 1 złoty razy 120 mieszkańców Wałbrzycha to jest 120 tysięcy złotych. I oby rzeczywiście takie informacje z Wałbrzycha, takie pieniądze z Wałbrzycha do Fundacji Jurka Owsiaka dotarły. Dzisiaj na wałbrzyskich ulicach kwestuje 330 wolontariuszy. Jeżeli spotkacie Państwo tych wolontariuszy, zachęcam bardzo gorąco, wrzućcie chociaż tę jedną złotówkę. Wolontariusze powinniśmy znaleźć w całym Wałbrzychu. Przypominam, nie mogą być to wolontariusze po domach, po instytucjach chodzić, tylko to jest kwestia dowolna na ulicach. Jak zwykle, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy takim wolontariuszu? Powinien być zaopatrzony co? Identyfikator, zaplombowaną puszkę? Tak, puszka powinna być zaplombowana z dwóch stron, ewentualnie okrojona taśmą. Numer na puszce powinien zgadzać się z numerem identyfikatora, który powinien mieć taki wolontariusz na szyi. Rzecz ważna, wolontariusz nie może być sam. 8 stycznia 2012 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprasza na 20 finał. A ja już wam mówię krótko, tego dnia oj się będzie działo. Możecie Państwo również licytować, możecie wrzucać pieniądze do puszki. Oczywiście my też będziemy Państwu co większe perełki proponować Państwu ze sceny. To już niebawem po pierwszej atrakcji dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego dnia całego. Będzie pierwsza licytacja już niebawem, natomiast Szanowni Państwo, ja tak mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że niedawno właśnie byłem w wielu szpitalach ze swoim dzieciątkiem malutkim. Jeździliśmy, robiliśmy różnego rodzaju USG i powiem szczerze, że co generalnie chyba druga maszyna miała logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc ten sprzęt naprawdę jest w szpitalach, naprawdę ja osobiście mogłem z tego korzystać, więc Szanowni Państwo, naprawdę to można jeszcze sprawdzić. Powstał niedawno film, na co były wydawane też te pieniądze w OŚP-u w Wałbrzychu. Na YouTubie jest taki film, można sprawdzić. Te pieniądze naprawdę są wykorzystywane bardzo, bardzo celowo, bardzo, bardzo konkretnie. Thank you.
tym roku Wielka Orkiestra gra pod hasłem Zdrowa mama, zdrowe dziecko, zdrowy wcześniak. Zbieramy na sprzęt do ratowania życia wcześniaków oraz na pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Jedną z placówek, które otrzymały w Wałbrzychu pomoc od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest oddział dziecięcy Szpitala Specjalistycznego imienia Alfreda Sokołowskiego. Drugą z takich placówek jest Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy. W naszym szpitalu rodzi się około 2000 dzieci rocznie. Większość z nich na szczęście jest zdrowa. Chorzy pacjenci to głównie wcześniaki i dzieci z wadami rozwojowymi. Wcześniactwo to choroba obarczona ogromną możliwością powikłań ze strony słuchu, wzroku, zaburzeń rozwoju neurologicznego. Opieka nad wcześniakiem to przede wszystkim ratowanie jego życia, ale nie tylko. To również dbanie o prawidłowy jego przyszły rozwój, ochrona przed kalectwem, ograniczeniem możliwości ewentualnych powikłań. To zadanie możliwe jest dzięki rozwojowi technologii, nauki, dzięki specjalistycznemu szkoleniu personelu, pielęgniarek i lekarzy. Sprzęt wykorzystywany do tego celu to m.in. wysokospecjalistyczna aparatura medyczna, bardzo kosztowna, inkubatory, respiratory, aparaty do nieinwazyjnego prowadzenia wentylacji, pompy infuzyjne, sprzęt służący do dożylnego żywienia dzieci, cały sprzęt monitorujący parametry życiowe, a także diagnostyczny sprzęt, ultrasonografy, aparaty rentgenowskie. Drugą grupą dzieci leczonych w tym oddziale dość dużą są dzieci z wadami rozwojowymi. Pochodzenie wad wrodzonych jest nie do końca poznane, jest wieloczynnikowe. Dużym czynnikiem ryzyka rozwoju wady u dziecka jest cukrzyca u matki. Cała diagnostyka w okresie ciąży rozpoczyna się od pierwszego spotkania położnika z ciężarną i pierwszego pomiaru glikemii. Kryteria rozpoznania są w tej chwili następujące, że glikemia powinna być poniżej 100, jeżeli jest powyżej 100, wdrażamy diagnostykę. Glikemia, mówię o glikemii na czczo, jeżeli jest poniżej 90, jest to wzorcowe postępowanie. Przy rozpoznaniu cukrzycy trzeba wziąć pod uwagę, że w ciąży spotykamy z dwoma rodzajami tej cukrzycy. Jest to tak zwany G1 i G2. G1 jest to rozpoznanie wtedy, kiedy wystarczy do terapii przy patologicznych pomiarach cukru tylko i wyłącznie dieta. Jest to dieta przez nas pacjentce podawana w formie pisemnej, uczyli pacjentki jak postępować z doborem kalorycznym, a G2 jest to cukrzyca, która wymaga już niestety, ale insulinoterapii. Warunkiem prawidłowej insulinoterapii jest świadomość pacjentki, na tą świadomość szczególną nakładamy wagę. Są pacjentki szkolone nie tylko technicznie pod względem podawania tej drogi insulin czy drogą pena, czy wstrzyknięć szczykawkami. Najczęściej są to peny, ale również świadomość, jeżeli chodzi o samo żywienie. Pacjentki są w trakcie rozpoznania i diagnostyki dalszej i leczenia w naszym szpitalu pod stałą opieką, nie tylko oddziału, ale mamy specjalne poradnie patologii ciąży, gdzie dalej są one monitorowane i są tam ustawiane i kontrolowane profile cukrzycowe pacjentek przez cały okres ciąży. Co do rozwiązania ciąży, jeżeli się rozpozna cukrzycę, w tej chwili uważa się, że jeżeli jest glikemia wyrównana, to nie ma wskazań do tego, żeby ukończyć ciążę inną drogą niż w terminie porodu i drogą fizjologiczną. Oczywiście istnieją inne klasy cukrzyc, o których dzisiaj nie będziemy tutaj rozmawiali, które troszeczkę ten problem wikłają i wikła też również sama glikemia. Jeżeli są duże spadki albo wysokie wzrosty tej glikemii, to też rzutuje też na drogę rozwiązania, ale to dopiero rozwiązujemy na miejscu i pod kontrolą położników i anestezjologów. Noworodek mamy chorej na cukrzycę jest ciągle aktualnym problemem w naszych oddziałach patologii noworodka, pomimo ciągłego, nieustannego rozwoju medycyny i poprawy opieki nad matką ciężarną. Ten noworodek po porodzie narażony jest nie tylko na objawy związane z wadą wrodzoną, ale również na zaburzenia wzrostu i rozwoju płodu, na urazy okołoporodowe, na zaburzenia jonowe, metaboliczne, zaburzenia oddechu, problemy kardiologiczne. Zatem jest to pacjent wymagający naszej diagnostyki i monitorowania parametrów życiowych po porodzie. Również dzięki aparaturze specjalistycznej. Najlepszym leczeniem
tych problemów. Jest oczywiście profilaktyka, do której należy opieka nad kobietą ciężarną chorą na cukrzycę. Podczas odwiedzin w oddziale neonatologii i patologii noworodka szpitala imienia Sokołowskiego chciałbym Państwu wyjaśnić, kiedy mówimy o wcześniaku oraz przybliżyć znaczenie niektórych urządzeń dla terapii małych pacjentów. Normalna ciąża u człowieka trwa 40 tygodni lub 10 miesięcy księżycowych lub popularnie 9 miesięcy kalendarzowych. Ale jednak czasami z różnych przyczyn zdarza się, że dziecko urodzi się wcześniej. Jeżeli zdarzy się to między 36 a 22 tygodniem ciąży, mówimy o wcześniaku. Podstawowym urządzeniem w oddziale patologii noworodka jest inkubator. W nim umieszcza się wcześniaka, który ma zapewnioną tam stałą temperaturę, wilgotność i warunki w dużym stopniu przypominające te wewnątrzmaciczne. Jednak z uwagi na niewydolność wielu układów organizmu dziecka, trzeba je wspomagać aparaturą medyczną, zanim staną się w pełni wydolne. I tak układ oddechowy jest wspierany respiratorem, który delikatnie podaje mieszankę powietrza i tlenu bezpośrednio do płuc noworodka. Szybsze dojrzewanie płuc jest stymulowane również farmakologicznie. Akcja serca, czynność oddechowa, prężność tlenu czy poziom dwutlenku węgla, a także temperatura ukazywana jest stale na ekranie monitora. Sygnał jest odbierany z ciała dziecka za pomocą specyficznych czujników. Pompy infuzyjne zapewniają precyzyjne podawanie i dozowanie leków do krwiobiegu dziecka. Przy oddziale dziecięcym stacjonuje karetka z literką N na boku. Jest to ambulans noworodkowy. Zespół medyczny stanowi personel oddziału neonatologii. Sam ambulans z zewnątrz wygląda jak typowa karetka. Jednak wewnątrz, zamiast noszy, znajdziemy inkubator transportowy z osprzętem, zestawy leków i materiałów medycznych dobieranych pod kątem noworodka. To jest zestaw transportowy służący do przewozu dzieci w stanie zagrożenia życia, a szczególnie małych wcześniaków. Zestaw ten imituje w pewnym stopniu środowisko wewnątrzmaciczne. Sam inkubator transportowy umożliwia utrzymanie stałej temperatury takiej od do 38 stopni nawet, a więc typowej dla potrzeb małego wcześniaka. Umożliwia monitorowanie podstawowych parametrów akcji serca i saturacji oraz temperatury ciała samego dziecka. Rozszerzeniem zestawu jest kardiomonitor przewozowy, który poza wymienionymi już funkcjami umożliwia także monitorowanie ciśnienia systemowego u dziecka. Jest to bardzo istotne w trakcie transportu. A poniżej znajduje się respirator, który zapewnia wspomaganie oddechu, a więc kontynuowanie terapii oddechowej w trakcie transportu dziecka. Czyli cały zestaw wraz z pompami infuzyjnymi umożliwia nie tylko stabilizację dziecka w trakcie transportu, ale nawet kontynuowanie leczenia rozpoczętego w oddziale macierzystym, a przed oddziałem docelowym, czyli w trakcie transportu także poprawiamy parametry życiowe dziecka, stosujemy, kontynuujemy dalsze leczenie. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam trochę całość działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na co zbierane są te pieniądze. I tu właśnie chcielibyśmy zakończyć, a tak naprawdę rozpocząć. Galeria Wiktoria, 8 stycznia, odbędzie się tutaj w Wałbrzychu po raz 20. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który chciałem Was wszystkich zaprosić. Odbędzie się tu wiele atrakcji, m.in. Centrum Krwiodawstwa, Szkółka Ratownicza, pokazy ratownicze, no i oczywiście program artystyczny, gdzie główną gwiazdą będzie Paweł Kukiz z zespołem Piersi, a na zakończenie oczywiście Światełko do Nieba. Tutaj Galeria Wiktoria w Wałbrzychu, Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zaprasza wszystkich na to miejsce. Zróbmy razem, zagrajmy z pompą.
stycznia 2012 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprasza na 20. finał. A ja już wam mówię krótko, tego dnia oj się będzie działo. Wygląda to w ten sposób, że na samą dłoni, na środku klatki piersiowej, tak, i swoim ciężarem pochylamy się nad poszkodowanym, tak, i uciskamy, to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, Inicjatywa wyszła od samych ratowników wałbrzyskiego WOPR-u. Zebrała się grupa młodych ludzi, przyszła do zarządu, powiedziała, że chcą wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. My, ja jako prezes i członkowie zarządu powiedzieli, nie ma sprawy chłopaki. Dołożyliśmy wszelkich starań, daliśmy chłopakom sprzęt. Wszystko, co im było potrzebne, żeby tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zrobić. Zebrać te parę złotych na ten szczytny cel. Dzisiaj w galerii właśnie moi koledzy ratownicy robią pokaz z BLS-u, czyli reanimacji. Można sobie zrobić zdjęcie dziecka w motorówce, przy motorówce i rzucić jakieś tam symboliczną złotówkę, dwa złote właśnie na ten szczytny cel.